Cześć, siemanko, witajcie! Z tej strony Mafia Solec i witam was bardzo serdecznie w odcinku Od Zera do Farmera. Kto tu się zajścił? Proszę już podpowiadać. Jest ze mną Adaś. Witam serdecznie. Na portkach nic nie widzę. Jest i sąsiad Zbysław. Cześć, cześć. Ty, Aż ci się a tutaj tam to stój! światełko No właśnie odbija miałem po powiedzieć, oczach. że w oczach ci się odbija, ale nie na czerwono, tylko na niebiesko. Ogólnie case się rozwalił, ale już naprawiony. Nie no, byli na przeglądzie. New Hollandem też podjechali, no bo dzisiaj nowe nabytki. Popuścił znowu któryś. I sprzedajemy sobie. Ja nie wiem, jak tak można. Ogólnie sprzedajemy sobie nasz siewniczek. O, już sprzedaliśmy 38 tysięcy za niego dostaliśmy chyba, nie? Tak, dobra. 38-206 dokładnie. Zapraszam na poprzedni odcinek do Adasia, bo 200 odcinków za nami minęło, dzisiaj 201, także witam was w pierwszym odcinku nowego sezonu. Zastanawiacie się pewnie, czemu dwa ciągniki. Z racji tego, że będą dwa dzisiaj nowe nabytki. Tak jak w poprzednim odcinku rozmawialiśmy i szukaliśmy sobie jakiegoś agregatu. Udało nam się coś w miarę znaleźć i powiem wam chyba, no my jesteśmy zadowoleni i wy też będziecie zadowoleni. 10-metrowy agregat. Nie ma nic ciekawego. Z tego co sprawdzałem w grze, żeby upodabniało się przynajmniej do agregatu. A tutaj naprawdę, no ciężki jest. Wygląda naprawdę sporo. Wygląda naprawdę sporo, ale tak, graczki typowe do agregatu fajnie. No i jakieś bronki tam z tyłu, aby to mega wyglądało. Bo jak sprawdzałem różne inne, to wyglądały albo na bazie Grubera, czyli duże graczki, jakiś jeden wał to. Albo talerzówka, także no nie było sensu naprawdę kupować czegoś takiego, a myślę, że ten ej, jak no najbardziej. Zajebist. A te brony się ruszają? Czy tak, nie? Ruszają się na tych właśnie tych. Także zaraz sobie wszystko jadę zobaczycie. I siewnik kupujemy sobie oczywiście Lemkena 12 metrów 123 tysiące. Halo, halo, halo. A to nie za dużo zakupu jak nie? Nie kupię przez 2 tygodnie nic następne. Chyba sobie przez 2 miesiące. Także no. Podpinamy. Dobra, tu już brączek Bolek, zabrał. Ile, ile kosztował w ogóle ten kultywator? O 10 tysięcy więcej niż sprzedałeś siewnik, stary. No to nie tak wiele wtedy. Nie tak tragicznie, ale. No to używka jest ogólnie sprowadzony z Norwegii. Ale myślę, że naprawdę będzie to spokojnie. Ja muszę się napełnić. Tak, to tutaj już masz ogólnie, wykorzystaj wreszcie te, co tutaj od kilku sezonów już stoją. Dobra, dobra. Ogólnie zaczęliśmy 20 po. To musimy skończyć 10. Od równo, równo, równo. A nie, no tak, ty zioły, możesz ty mój. Dobra, ty na pewno. Ale tutaj jest tylko. Wiem, ja już dokupuję ci. Nawóz, no. Właśnie tam nawóz wchodzi, czy nie? Nie, 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 nie. Czyli nie, nie, sam nie, ten. 5,5 tony chyba można go zapełnić. Czyli no dokupię fuck, no ci jeszcze. Ty, tutaj mam 10% dopiero. Musisz mi dokupić przynajmniej z 6 ich. Po tonie jest, to nie, 4 ci no, muszę po tonie, kupić. 4 weź. 4 ci nie, muszę nie wszystkiego chyba nie no wykorzystasz. Nawet 50% nie będzie, okej. Okay. Nie no, on 5,5 tony chyba, czy więcej. No ale wszystko wykorzystasz. Dobra, dobra, dobra. Nie, nie, no dokupię tak, żeby było. Nie, nie no dobra, 5800, będzie git, 5800. Dobra, będzie git. Ogólnie tak, ja już mogę sobie ruszać. Ale zajebiście zestaw, co z tym kultywatorem? No. Adaś w dzisiejszym odcineczku zajmie się koszeniem traw nadal. Ja nawet sianokosy na pewno. Sianokosy ale na pewno. Chcę zobaczyć, jak wygląda ten. Jo, chodź, chodź z nami. A ty potem, Bolek, będziesz musiał przewracać później. Jo, ja później jeszcze na koniec odcinka na pewno pojadę przewracać. Także Adaś, jak skończysz kosić, to podjedziesz i podczepisz ja biegnę chodnikiem. Mi. Wiem, widzę, idzie to. Jak zawiert! A nawet nie spojrzał, czy coś jedzie. Nie, kozak to wygląda, ty. Maraton! Ale to siejemy, ej, soja tam będzie siana, nie? Tak, soja jest na tym polu siana, poczekaj, zobaczcie kartę. Tak, soja jest, duże jedno pole soi. Ordo, ja bym cię poprosił, żebyś najpierw i bo będę jechał pole dookoła najpierw. Pole dookoła, to się obiadam. Siewnika, tak. Tak, na pół siewniczka, dobra, spoko. Ogólnie mordy, jeszcze wam pokażę. Co się zmieniło, bo chwilę przed odcinkiem posiedziałem. Chciałem to zrobić przed odcinkiem, żeby to naprawdę fajnie wyszło. A więc tak, pamiętacie, tu mieliśmy płot. Te dwa przesła wyjęliśmy, aby był od razu przejazd w tą drogę. Bo tak, tu jak pamiętacie szła droga. Przez to trochę nam psuło, bo tych dróg były tu aż chyba dwie. To niepotrzebne nam jest tyle i tak akurat mamy typowo drogę, jeżeli chcemy jechać po coś do zakupienia, a tutaj ta droga kiedyś będzie zlikwidowana i będzie prowadziła tylko Zbysław właśnie do tego pola. No a tutaj jak widzicie, no tak nam wyszło, dużo nie powiększyliśmy, tutaj możecie zauważyć sobie, bo tu gnojowica nie jest rozlana w tym momencie tylko. O, jest i Brączkowski, zmieścisz się? Zmieści się, dobra. To my sobie możemy ruszać powoli. Ruszaj, ruszaj. Ja jadę tam szybko. Bronkowi zagregatować. Trzeba obronę, jak wiesz co? Zacznij od tej strony, jak możesz. Znaczy tu i tak przejadę poprzednio najpierw sobie. Dobra, poczekaj, to ja sobie ja rozłożę. To tak jak w Mokrzynie, wiesz? Czekaj, jak się włączało ten panel tego całego siewnika? Kontrol... dawno nie siałem, nie wiem.
17 no, sobie rozłożył. 7, dobra, mam, okej. Okay. Ja to zaraz ale ogarnę, bo dawno nie siałem. Jakie to bydle, no pokaż te kurwa te graczki. No, ja no poczekaj. Tak, ale to, powiem wam naprawdę, jak zauważyłem go, kupiłem, naprawdę mega mi się spodoba, mam nadzieję, że wam też. Opuszczę. Tak, mi się ogólnie trebo podoba. Dobra. Trebo, łańcuchy pierdolę. O, ale na mnie nawet fajne ma te animacje. Widzisz, czy składa animacje się, nie? Ma fajne, ale nie widzę, żeby z tyłu się ruszały. Nie widzisz bardziej. Nie ma tego. Nie, ja... A, ty, ale faktycznie na singlu mi się bardziej to ruszało wszystko, na boki to latało. Jedynie jak hamuję, nie? I przyspieszam, to patrz, widzisz? Ej, nie, tak, ale to jednak... Nie. Ale czy jedź, zahamuj. To nie, na... Ten, tak, wiem, sprężyny, widzę. Boże, łańcuchy w ogóle nie chodzą a, na... A, jak kraft. Wcześniej jeździłem, lepiej to wyglądało. No to może, może na singlu po prostu może lepiej. Ją, ale no ważne, że fajnie robi. O Boże, samochód nie przejechał, panowie. Ty 12 metrów to aż tyle bierzesz? Co? Matku, ile to bierze ten siewnik. No co ty myślą? Dobra, co? Tak, ja sobie muszę teraz zawrócić, bo muszę z tej strony zrobić. Także ty wow. Se na spokojnie jeździ, ja to tutaj ogarnę, nie? Ja już tu właśnie chcę cię objechać dookoła i od tamtej strony zacznij, nie? Tak, tylko mówię, wiesz co, chcę już mieć zrobione, żeby mieć spokój z poprzeczniakami, nie? I potem tylko ze ścieżką przejechać. Bo ten siewnik mordy nam się mega spasuje z racji tego, że połówką obsiewamy dookoła, to jest 6 metrów i w następnym już włączamy na całości 6, czyli na 12 na pół to kolejne 6, razem mamy 12 od jednej strony, rozsiewacz mamy 24, także pasuje nam idealnie do tego siewniczka. Tak, to jest akurat zajebisty traf. No wiadomo, będziemy jeszcze siali na pewno tamtym naszym Horschem, bo to jest też no, nowy siewnik. No, bo to na dwójkę będziemy sobie siali. Nie, tamtym jest fajnie, bo on tamten jest uprawowo, nie, siewny? No, tamtym będzie się uprawiać. Najczęściej takie sezony, gdzie mamy coś do zorania, jakieś duże pola, będziemy siać sobie tym siewniczkiem, a resztę będziemy sobie siać tamtym. Także na spokojnie będziemy się tutaj bawić. A to będzie konkrecik pole tej sali, ale co? Te animacje są kozackie, nie? Fajnie, podoba mi się to. Że wreszcie jest jakiś typowy taki agregat, ale jest, nie jest taki typowo tak jak to agregaty w polskim stylu czy tam ten, tylko takim zagranicznym, fajnym stylu duży agregat, nie? No. Fajnie. No i dosyć dobrze wygląda, nie? Nie jest no. Tak jakiś brzydki czy coś. Bo ściągnęliśmy sobie ogólnie wały, bo pobierałem do tego wały jeszcze, ale powiem wam, wyglądało ładnie na zdjęciu w grze średnio. Naprawdę uwierzcie, że średnio. Polecam. Ale wały były tak jak, kurczę, może kojarzycie z filmiku Bronka. Z przodu miały ten, nie wiem jak to nazwać, te graczki takie. No one tak, były, to są do robienia po orce. Dokładnie, więc mówię, no tutaj były akurat fajnie mega pasowały, ale strasznie brzydko wyglądały, brzydkie. Więc mówię, no tutaj do tej serii nic brzydkiego nie może raczej być. I jeszcze pobierałem sobie Lemkena, taki fajny zestaw agregatu. Też naprawdę, tylko że tam był typowy wał i graczki. Składał się tak na pół, tylko że było to 6-metrowe, to mówię, 6-metrowe to prawie jak nasza talerzówka i wszystko. A jak będzie teraz taki duży siewnik, to weź tutaj jeździ teraz 6-metrowym. A ten agregat jest szerszy czy nie? 10 metrów. Czyli trochę węższy. Yep. Także jest troszkę węższy, ale mimo wszystko... Ile jedziesz na godzinę? 15 maksie. No to ja jadę 13. Jak zawsze będzie chwila wcześniej zaczęte, to myślę, że będzie spoko, nie? Tutaj z tej strony jest normalnie miedza... Cały czas równo, nie? Tak, równiuteńko jest. No dobrze. Może przejadę raz też poprzecznie jak wtedy. Dobra, spoko. I tam od razu możesz przejechać już od tamty... Nie, no, tam od... nie. Tam z tamtej niebo zawsze to zależy jak nam wyjdzie, nie? Tam może lepiej, wiesz... Lepiej tak nie robić, bo końcówki zawsze mordo robiliśmy tak, że końcówkę już jak wyszło, to wyszło, nie? No to się dosiewało po prostu siewką, bo teraz zasiejesz i gdzieś na środku nam, czy gdzieś wyjdzie źle. Dobra, wiem, czaję. W razie na spokojnie. Także dzisiaj jeszcze mówię, sianokosy nam się trafią, ja sobie jeszcze posieję. Ja na pewno. W moim odcinku raczej sianokosy już skończę, więc... Ubronka zakupimy godziny. Sobie. Godziny, tak, to tu zapraszam, bo dawno godzinnego, no nie tak dawno, już lepiej niż wczoraj ostatnio, tak ostatnio, gdzie tego godzinnego nie było parę miesięcy chyba. Tak. A tutaj teraz nam wszystko, jak mam nadzieję, wszystko dobrze pójdzie, no będzie się działo, bo roboty jest co niemiara, Bronek ma fajny naprawdę pomysł, także będzie... Będziemy mieli co robić u Brączka, myślę, że no z Adamem, bo dużo będziemy mieli takich prac, że Brączek będzie robił sobie sam. To my z Adasiem mam nadzieję, że podziałamy trochę z pracami polowymi, porozlewamy, mam nadzieję, że wszędzie tą gnojowicę, gdzie będzie trzeba, pouprawiamy, no i trzeba będzie właśnie, któryś robi sobie na odcinku wywóz obornika na pole przyczepami, czy nie? Bo trzeba zrobić ten obornik na dużym polu i orkę niedługo, nie? To myślę, że... Ja wtedy ogarnę, czy będziemy wozić tu typowo od krów?
Obornik? No, czy lepiej pozawozić przyczepami sobie fajnie tam, bo patrzcie, teraz mamy mana, to miał możemy i na mana. Znaczy ja bym wywiózł wszystko od świń i wszystko najpierw od świń wypróżnił. Aha, i później to co będzie brakowało, dać tym, tak? Uważaj. Widzę. Z jednej strony to jedna cholera, bo od świń to tam możemy rzucać na te pole tutaj, co są, to nie? A tam niedaleko są krowy, więc no nie wiem, jak chcecie. Nie, no to mówię. Chyba, tak, żeby wyszło dobrze. Z jednej strony te krowy są po to, żeby właśnie na tamte pola, które mamy. No tak, bo to jest jeden rozrzutnik i mi się wydaje, że przez jeden odcinek to będzie ktoś robił cały czas to pole, nie? Przynajmniej na jeden odcinek trzeba będzie poświęcić. Wiadomo, nie musi jedna osoba robić tego, ale przynajmniej mi się wydaje, że jeden odcinek to będzie, żeby zrobić to duże pole obornikiem, nie? To teraz jeszcze jak odjąć czas na jeżdżenie tutaj do krów po ten obornik, to no nie wiem. A tak to by był na polu jakąś hałdę, by się fajną usypało i byś, wiesz, ładowarkę się fajnie, nawet fadromę by się postawiło. Do ładowania? No i fadromą byś to moment załadował, taki rozumiem, będzie szybka akcja była. Wiesz, no fadromą na polu to tam akurat, wiesz, małe piwo, ale chciałbym sprawdzić jedną rzecz. Tu ile obornika mamy? U krów mamy 150 ton, a prawie 70 mamy u świń. No to można by było od tych świn. Dobra, które jeszcze pole jest do orania? Znaczy ja powiem tak, moim zdaniem dobrze by było wypróżnić te świnie i wykorzystać mana, zobaczyć jak to będzie się wodziło w ogóle. No. Także ten, że zapytam to... Kurczę, które pole jest do orki jadać jeszcze, oprócz tego dużego? 12, 15 i 20. To ja bym na któreś z tych pól jeszcze właśnie powoził obornik, żeby do orki to fajnie wyglądało. Że pod te pole, które tam wiecie, robimy uprawą osiewnym, czy talerzujemy tylko, czy coś w tym stylu, czy grubo rymiamy, to żeby była gnojowica, a pod orki, żebyśmy dawali obornik. No. No ja. I by było spoko, nie? 12 i 15 leci, czyli... No także 12. No dobra, ale... I 15. No dobra, to trzeba byłoby... To jest tu przy tym. To jest koło domu. To tam myślę, że... No nie wiem właśnie. Nie wiem. Ogarniemy to na spokojnie. Jak ktoś będzie chciał? Jak ktoś będzie chciał na odcinku po prostu wozić obornik, to mówię, żeby na jak na godzinę, no bo jak chce ktoś, to ten, a jak nie, to ubronka na godzinę, trzeba będzie to powozić, no bo trochę czasu jednak to zejdzie też, nie? No jo. Żeby po prostu, nie wiem, Adaś już sobie, bo kto robił teraz ostatnio obornik? Albo powoli. No. Bo my i tak musimy to na godzinnym, możemy powozić na te małe pola, co nie? No. I zobaczyć, gdzie zostanie. Ile zostanie i tyle, ile zostanie, wywieźć na 26, co nie? Tak, no. I to wtedy opróżnimy świnie. No i całą resztę dowieź już od krów. Aha, no dobra. No i tak możemy zrobić, żeby po prostu wtedy no najwyżej Adaś sobie zrobić akcję oborni na tym wielkim polu. Jo. I my wtedy, to może być, wiecie, jaka fajna akcja. Jeden będzie sygnuj woził, nie? A we dwójkę już można orać. No tak. No i potem wiesz, jakby mnie jakimś bo to orki, tam... orki to będzie, nie powiem ile, ale trochę zejdzie, nie? No. Gitara. Dobra, no mamy to. Fajnie czyli by mamy to wyglądało, ogólnie, od razu przyorać taki godzinny odcinek, co mamy, a roboty będzie co najmniej rady. No. Także ale się fajnie sieje tym dużym, ja pierdolę. Mi się fajnie agregatuje, wreszcie jakiś agregat spory, nie? No wyłączony jest raz, co nie? Aż mnie przestraszyłeś, gościu. Wiesz tak, co, to tak ciekawości nie, wyłączyłem, bo tą trawę tam popatrzyłem. Myślę, że w tym roku sianokosy, no, obrodzą ładnie. Ja też tak sądzę, będę ostatni to grabił, pokos. Ja będę to zgrabiał i będę to pracował, także dam wam znać. Nie, to co to tam będzie się działo, to... Bo tam nawozu w tym roku dużo sypnęliśmy, to wie tak. Na pewno trzeba dużo po samozbierającą powozić, bo tu teraz u krów chyba już zaczyna powoli brakować, bo to jeszcze parę by się wyciągło tych, to całą no mówię, ja mam cały odcinek roboty, jeżeli jeszcze zdążę, to też będę miał tam jedną pracę do robienia, także mówię, ja mam na godziny fajnie zaplanowane, także bardzo serdecznie zapraszam, bo już jutro. Ja już mam nadzieję, że sobie dzisiaj jeszcze pogramy. Tak, no, zera także, spoczko. No jak widzicie, no ten tydzień dzisiaj, żeśmy wam ładny dzionek zrobili, bo widziałem jakiś komentarz... Wczoraj, przepraszam. Widziałem jakiś komentarz, ktoś napisał, że tu już oglądam was dzisiaj ponad 2 godziny. Pierwsze wpadło od zera, później Polska Wieś i u mnie było po sąsiedzku. No to jest ponad 2 godziny materiału samego z farminga. Także no macie się z czego cieszyć i praktycznie teraz też nie ma co narzekać, bo codziennie u kogoś przynajmniej jest jeden farming. A w ostatnich dniach to chodzi, że ponad po dwa. Także, dzień będziecie mieli tyle filmów, że no... Mam nadzieję, że możecie liczyć na jutro, na pojutrze, na odcinek Gładasia też od zera, że uda nam się go w piątek nagrać. Polską Wieś do mnie mam nadzieję, że też się uda nagrać jutro, żebyśmy mieli na niedzielę. No coś koło tego, sobotę, niedzielę, zobaczymy jak to wyjdzie. Jeżeli od poniedziałku sobie ruszamy dalej.
Jakieś plany na tą serię, to wam powiem, że teksturki na pewno jakoś z czasem sobie wymienimy. W następnym tygodniu będę chciał coś pomyśleć, żeby nową teksturę buraków dać. O kurde, może jeszcze dzisiaj zaraz wymienię, żeby Bronek miał już nową teksturę. Jak chcesz, no. No to jak zdążę, bo w którejś mapie już mam gotową, tylko podmienić. To jak dzisiaj zdążę, to jeszcze już Bronek będzie miał. A co zmienić? Dużo zmieniłeś? No ładna, ciemniejsza jest, bo ta jest taka jasna. No. I tak średnio mi się podoba, a zmieniłem, kiedyś pokazywałem już ci chyba. Zmieniłem wtedy, pamiętasz, teksturę buraków i teksturę poplonu. No, takie ciemniejsze były i o wiele ładniej. A ty jesteś wgrane? Nie, bo ty nie masz tego, bo pamiętasz, ty sobie przeniosłeś chyba z Borusiowa tylko. A tam nie było w Borusiowie tego. No muszę wejść i zobaczyć. Chyba mi się wydaje, że ja właśnie tego nie wgrałem, bo wgrywałem na jakąś mapę. Nie wiem, czy na polską wieś naszą nie są wgrane tam. Także no to muszę wyjść i zobaczyć i wtedy Bronka już będzie, a o przebudowę farmy to na razie na pewno nic nie będzie, bo no trzeba jakiś fajny, ciekawy pomysł znaleźć i przy okazji no na razie te budynki nam wystarczają. Jedynie co dojdzie nowego, to o tych szklaniach sobie myślimy, ale głównym celem jest teraz zakupić pole. Ty, właśnie starczy Bronek, czy nie? Ile jest kasy? 337. Starcz. Tak? Jak nie starczy, to zawsze są buraki później. Nie, tam to na pewno 300 nie kosztuje. Nie? Oj kurczę... Nie, chłopie, na pewno nie. To jest Adaś, to koło tego skupu 25. Ostatniego, przy sklepie. 25, ona kosztuje 100 coś. 200 coś. 200 coś. 260. Patrz, zabiegnie, widzę, ale Mormon się przemieszcza. Tutaj 230 krokiem. O, przyspieszył na autostradzie teraz. Mija, jeden, drugi, trzeci wypadek. Już dzwonię, ale 112, czekaj, ten telewizji. Gdzie jest tego? Czego? Nie, widzę, że hamowanie było. Wypadek. Dobra, mówi. 243. No to super, to starczy. A jak cena pszenicy? Bo tej pszenicy mamy, to trzeba patrzeć na cenę, chłopy. Weź zobacz, Adaś. Będzie daleko. Albo wolał mało. 646. To, nie, to, wow. To czekamy, nie pali nam się, także okej. Okay. Ale idzie do góry. No trzeba pod koniec dnia patrzeć, bo my nie patrzymy pod koniec dnia. Pod koniec dnia kupę sobie, szeleja. O Boże, no. Każdy inną piosenkę. Każdy to chyba znaczy, nie? Fajnie te ścieżki wychodzą. Tak? To zarąbiliście. To będzie jedno z fajniejszych pól chyba, bo jest najbardziej takie i szerokie, i długie. No, no. Także fajnie to wygląda. Jeszcze jak będą duże kombajny, już to w ogóle będzie bajka. Już na nowy sezon będzie jeden przynajmniej, tak? Tak, jeden na nowy sezon teraz. Także będzie koszony. No bo dużo, jakby nie ukrywał, a to drugi, czekajcie. A drugi bym w sumie kupił dopiero gdzieś na, nie wiem, nawet nie na kolejny, tylko gdzieś na następny, żeby za szybko też się nie rozwijać, nie? 3, 4, no, to by było. 5, 6, 7. 7 pól, chłopy, będzie do cięcia. Takich kombajnami, do koszenia, no kombajnami. Yep. No to jest sporo, bo to są duże pola. Bo to są takie pola jak, no właśnie, tutaj to. Koło domu, 11, to są takie spore 12. pola, no. Oprócz tego największego, wiadomo. Bo tam w tym roku lecimy z kiszonką, także no tutaj możecie się może spodziewać, że kogoś będziemy potrzebować. A i jeżeli wszystko wypali, to prawdopodobnie będziemy sobie teraz dedyka stawiać i testować w najbliższych odcinkach, także trzeba się przygotować, co to się tam będzie działo. Mam nadzieję, pierwsze testy może żółwie. Pierwsze testy u Adasia, także tutaj was bardzo zapraszam. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Dzisiaj będziemy upinać już mody i wszystko. Ja będę upinał. No, dobra, przechodzę najszybciej, bo ma taki internat dobry. No nie, bo tak pierdyknie tam. Dobra, z prądu, ty, Bronek. To czekaj, ja dojedziemy do końca. Ci dam, żebyś tę chwilę poagregatował, zobaczył, a ja już się biorę za siebie, nie? Dobra, luz. No, ładnie się tam bawisz. Bo co ty byś chciał do końca, to pole chcę. Nie wiem, zależy jak będzie z czasem, wiesz? Jak się wyrobię, to posieję, bo i tu już mamy kurczę. O Boże, 20 minut. 20 minut odcinka, no. 20 minut do końca. Ja no tak, żebyś chociaż te 10 minut poprzewracał, ty. No to te 10 minut chociaż posiał. No. Dobra, to dawaj, teraz się już wymieni. Ej, masakra jak zleciało. To jest to samo co wczoraj. Nie pomyślałbym, że tak długo będzie się tutaj robiło. Jak się nie patrzy na zegarek, to tak jest. Ty, Bronek, trzeba było dalej dosiewać, wiesz? Czemu? Bo później na pewno złapie to na jeden siewnik. Oj nie. Oj nie. I kurde, tak to będzie później to się... Jedź do końca już teraz. A ja wolę się później. O, już tu, nawet pod taką końcówką lepiej podnosić, nie? No, to by tak. Dobra, on jest automat włączony tutaj? Nie, ja przełączam sobie. Ja bym manualem ogólnie. Tak. Ja wolę automat. Czekaj, jak to się włączało? Nie wiem. Ja bym tam, nie wiem, nacisnął sprzęgło i... Nie, no serio pytam, Ctrl 7. U Jezu, jakie wielkie. Ctrl 7. Ale to jest klot, co? Semi. Auto. Distance 2.4. Teraz weź ścieżki. Ty, u mnie się ale fajnie ruszają te brony. Tak? No, dobrze. A może to musi jeździć dana osoba, czy nie wiem, cholera, wie.
No ja nie wiem, jak tam dana nie, osoba, nie, no, ale... Nie, jak tylko wasze łańcuchy i inne tego typu animacje. Tak czy siak animacje ma zajebiste. No jo. No. To akurat widać. Także mi się bardzo podoba ten kultywator jak najbardziej. Kurna, 200 chłopy odcinku minęło, ja pierdzielę. No. Ciekawe, jak się czuje nam kiedyś uda. Że masz 201 w ogóle, powiedz. Wiesz, koszularz założyłem. Ja. Na 201 odcinek, tak chciałem, żeby to ino pięknie krawat wyglądało. Też? Nie, no gdzie, ja krawatów nie lubię, gościu. Jakbym miał założyć, to już mucha, ja nie krawat. Ja nie wiem, kiedy ja krawat miałem, ty... W podstawówce chyba. Boże, ja miałem na... No w podstawówce, bo w gimnazjum to już później... Nie, ja tam lubię krawaty. Nie, ja miałem na tym, na... Nie, na egzaminie nie miałem, bo było gorąco. A, dobrze gadasz, ja miałem na ten... Ja miałem krawat na egzaminy jeszcze w gimnazjum, to sorry, to jeszcze gimnazjum miałem krawat. Muchę, jak już później dalej poszedłem, miałem. Ja muchę... Naprawdę... Mucha mi wpadła! No właśnie dlatego, że mi wpadła, nigdy nie miałem. No jakoś nie przepadam za muszką. Muchę ja tam, tak tylko. Ja tam lubię to i to. Kurna, czemu my nigdy nie używamy tego? Muchy. Nie, jak on ma? Znacznika. Nie, no wiem. Ja nie wiem. Bo ja nie mam podpisanego chyba wiem, tutaj. Jak jest mój znacznik. Poczekaj, mam podpisany? Z, ja jestem... znacznik, to nie. Ja jestem zajebisty, ogólnie włączyłem sobie kierownicę, wszystko fajnie, a nie działa, więc pozdrawiam. Boże, kierownica mu się popsuła. Obrączek jak tam twoje? Chyba... Tak, no gdzieś tam leży, nie wiem, gdzie się położyłem. Pewnie no, nie wiem, kuzią 3 minut będzie zniszczona. O Boże, kuzią 3 minut. Nie no, muszę, teraz będę miał chwilę czasu w weekend, jak was akurat nie będzie, to ja sobie to ogarnę. No dobra, spoko. Odpalę jakiś serii, jak ci chwilę pochodzi, nie? To wejdź na polską wieś i spróbuj z bramy wyjechać. O Boże. No ale bizonem. Bizonem, no ale ty Adam się śmiejesz, rozumiesz, że za każdym razem ile byśmy nie grali czasu, nie? To czy byśmy byli 5 minut na serwerze, czy minutę? Bo to nigdy nie wychodziło, że w tych samych sekundach Bronek był w tym samym miejscu przy bramie, nie? I mu wywalało w tym samym miejscu. Ta, wiesz co było najlepsze? To, że jak szedłem do Bolka na komputer i też tak zrobiłem bizonę, to też wywaliło. Jocie, wiele. No nie pamiętasz, że u ciebie na komputerze też próbowałem bizonem później wyjechać. Nie pamiętam. Też wywaliło. No jasne, że tak. Pozdro. A, ale twoją kierownicą. No tak. No tak, no to Google. Właśnie. No ale to teraz nie wiadomo. Robi zwarcie po prostu, a może nie wiem, jakieś tam macie nie, sterowniki grane. Nie, mi się wydaje, że już będzie dobrze, ona trochę odleżała i... Left, no, shift. Może ona, nie wiem, też ma coś takiego jak blue screen. Wszystko jest możliwe. Ty, ale spoko to wygląda, jak się jedzie kołem. A jak się jedziesz kołem w znaczniku, czy właśnie chyba by trzeba było środkiem. Zaraz w następnym przejeździe zobaczę, bo... Pamiętam ścieżkę, nie? Środkiem. Mi same się włączają. No o, kurwa! Jebana się sama włączyła dwa razy. Dobra, to się przejadę sobie na koniec. Ej, z czemuż? Dwa razy bym podniósł? Może jo. U świń ogólnie jest słoma? Tak. Dobra, byś... już jedź ty. Jo, ja już później. To. Nie, ja już ją później ja ją zakryję. Teraz znowu ze ścieżką muszę zrobić. Chyba ogarnąć, gdzie jest najmniej tego. Słomy tam trzeba zawieźć. O może trzy przejazdy ze ścieżką koło siebie będą. Poczekaj. Chuj. Wyrwie kabel. Wiedziałem, że popsujesz. Nie, bo źle musiałem dwa razy kliknąć podnieść albo coś. Nie mój siać. Zamknij dupę. Jeden nie dosiewa, drugi siać nie mówię. Wszyscy się nie wybierać. Ty co, tym case'em zjechałeś na farmę chwilę, czy co? Ja po co? No na przykład możesz, masz taki wybór. Czy zostawić ten kultywator tu na tym? Bo i tak będziemy musieli robić im pod kukurydzę. Pod kukurydzę, gdzie? Nie wiem, jak, słuchaj, jak chcesz. Ja chcę zarzucić. Ty, jak jedziesz środeczkiem, nie? Idealnie do siewa. O lol. Tak? No kurde, bajka, bo jeszcze w każdym ciągniku masz... Chyba to, że to jest od tego, czekajcie. Na środku, na masce. Nie, na środku masz na masce taki fajny ten. Także kozak to dosiewa. Tak, to jest do siania, no. Jo, to jest, zobacz, jak tu będzie miejsce we wiatrze, to zostawię tutaj, po co mam kurde... Ale lesa. On do wiatry nie wejdzie. Nie? Za wysoki jest, chyba, nie wiem. Zobaczyć zawsze można. Jo, zobaczę, no. I tak już przejeżdżasz obok, to tam. Boże, jaki wielkie to jest. O, ale dobrze, że nie trzeba jakiegoś tam mega wielkiego ciągnika, w końcu agregat, nie? No sprzęci chowane, nie dobra, nie wejdzie do wiatry, nawet nie sprawdzę. Z daleka zobacz. Dobra, zjadę z nim, walić to. Moment, będę. No co mam teraz robić? Ty no nie wiem. Poczekaj, coś miałem. Ale możesz pogarniać zwierzęta, nie? A, dobra. No jo, zwierzęta, bo stary tam jest nic nie ogarnięte. No, no to teraz jeszcze wziąłeś, dobra, to tak, to trzeba. Co wziąłeś? No, żeby to pourastało, nie? Ta trawa wtedy u Adama urosła.
Ja chciałem tą trawę, żeby chociaż... No ale to i na całe szczęście, że jedna faza tylko rośnięcia, nie? I tam się na łąkach duża trawa już pojawiła. Także przynajmniej to ile? Trzy fazy rośnięcia są trawy? To dwie fazy ci urosły, Adam, na odcinku. Pozdrawiam. Patrzymy, Adam, kosi, a tu trawa rośnie. No właśnie, ja patrzymy, ty, Adam objechał dookoła. Kurwa, co jest? Ty tu nie jeździłem? Ty się śmieję, tak kurwa ogarniałem właśnie pod koniec, że kończę siadzi, a ty jakimś cudem po ciemku, bo to przeciemno było. A widzę, że coś jest nie tak, mówię, halo, halo. Tak my się nie bawimy. Jeszcze potem zacząłem przyspieszać plus 30, plus 120. Adam, no, tu bez bity masz ścięte te łąki, czy nie? Nie, wiesz co, niestety jest tak, tak gruba jest ta trawa, że nie mogę ją skończyć. Ty, no bo... Pokosy niestety już są pełne, a ty masz ostatnie 15 minut, nie wiem jak ty to zrobić. To ja może, to dobra, a którą ściąłeś, chociaż jedną, czy nie? No małą. No dobra, a dużo ci tej dużej zostało? Nie, jeszcze nie dojechałem. To może już nie jedź ty. Nie, no żartuję. Ogólnie możesz jeździć, jeśli się, że nie podoba. A to już skosiłeś, tak? I o małą kończę. Dobra, no to dojedź mi weź podepnij, nie? Możesz sobie jechać na no, dużo. To ja pojadę. A duża jest zrobiona? Tak, skoszona jest. Nie, tam już stał ciągnik. Bronek tam może ci podstawić, jak na przykład by się nudził. Znaczy no wystarczy mi obmyć ciągnik i potem... No to nie, na obmycie ciągnika to nie ma opcji nawet. Dobra, to ja sobie obmyję. Wody nie ma, nic tam wody. Wody. Wrzątek musisz w parniku ugotować. Tak, żeby świnie tam obdziły ze skóry. Dobra, to ja sobie obmyję ciągnik i sobie podczepię, jak już nie chcę tam podczepiać. No, nie ma takiego... A co jaki ciągnik ty potrzebujesz? No Valtra sobie. A gdzie ona jest? Valtra to jest jeszcze u mnie w pracy. A nie, to New Hollandem podjedź. Ty! New Hollandem bym sobie porobił. No to co nie zrobisz, Michał? Podjechałbyś Bronek mi? No Boże, dziami. Dawno nie robiłem, miałem New Hollandem. Mały New Holland stoi i przyjedź na tu, na krowy. Jestem w domu i przyjedź. A dobra. Poczekaj, już sprzątnę tu. Dużo masz jeszcze tam? Albo dobra, już będę, nie będę sprzątał. A ogólnie tam na krowach jest myjka? Tak, bo kupowaliśmy ostatnio. W poprzednim odcinku. U mnie. Była informacja, że myjka została kupiona, 4000 zostały zabrane z konta. O, ładnie. O, tak, to jest czubówna. Ty, u owiec jakby co to trawa jest? W sensie? U to w ogóle są jakieś mało. No u owiec nie trzeba trawy dowodzić. Aha, o Boże, o tym, Boże, ja krowy z owcami pomyliłem. Ja tak sobie myślę, kurna, jak ty gadasz, że jest, jak przecież nie ma. A no tam, bo tam są chyba obydwie całe te, nie? Ty pamiętajcie, że w kolejnym odcinku mnie na godzinę trzeba pociąg zatrzymać. O cholera, on zapierdziela właśnie 6-7, a hej. A czemuż? No żeby buraki się sypać. A. To chyba się nie zatrzymał teraz, co? Dobra, nieważne. Kurwa, pewnie tura zachwacił go tam. Co się przeszorował stało? Mi maskę. Tak mówię, od pociągu akurat przez ten przejazd bez szlabanów. Aha, to ty tu byłeś. No właśnie mówiłem, że właśnie... A, tam prowadził. Nie, Heniek przejeżdżał, siema, mówiłem, a ten od razu... Boże, za plecami mi Bronek, ja nie wiem. Wariat jeden. No. Ty no, trochę poprzywracasz jeszcze. No, bo ja już teraz... To wykończysz, Bronek, tu to pole. Ja? No, bo teraz ja już dojadę do końca i chodź. Tak, potem przyjedź w Holandę mi? Że nie umie siać. Nie, no przestań, Marek. Ej, nie wiem, czy nie wyjdzie idealne pole, nie? Idealne? No, w sensie, że ścieżki wyjdą dobrze, bo teraz pojedziesz zwykłym i pojedziesz całym. Nie. No ja już jestem jakby co... O Boże, na sklep pojechałem. Ty. Kurwa, no. Gościu. Co? Ile sypie się? A nie, dobra, nie, bo już się bałem, że siewka sypie 6 metrów w bok. Mówię, źle znowu zaczęliśmy te ścieżki. Nie, dobrze. Nie, teraz już na 100% w tym silniku jest dobrze. Dobra, to gitara. Masz 6? Jo. 6, potem 6 połówki. Znaczy połówkę, potem 6 całego i no czyli 12 bok. 12 bok jeden i drugi, czyli 24. Dobra. Dobrze jest, gitara. To się tam nie bój. Dobra. Gitara, chodź, siema. Mariusz, weź. No ja już jestem, czekaj, nie na krowal, bo się bierze włączyć, na krowal. Włączyć, mam ci na... ten. Bądź mu chuda. To jest obojętnie. Dobra. No ja już jestem. A zdjąłeś tura? No ta po co tur? A jo. Ciężnika nie muszę brać. Ale tu nie ma żadnego chyba. Dziękuję. Ty masz automatyczny czy nie? Nie, włączyłem ci. A zresztą pulpit chyba powinien mieć włączony. A nie, bo to ja sobie włączałem. Może Henning, no mroga mi światłami. Tak, no to ty prawie idealne... Aha, nie idealne widzę. Prawie. Co gadasz, idealne? No bo teraz pojedziesz bez ścieżki, ze ścieżką i połówka, nie wiem czy nie wyjdzie. No połówka chyba, a jo ty. No to będzie idealne pole, także no mówię, to spoko wyjdzie. Trzeba nic się bawić później. Nie no dobrze, mi się podoba. Wyjdzie mega dopryskanie czy tam do nawozów, nie? Dopryskanie nie, bo pryski no, właśnie no, będzie pasował. No, tak.
Opryski, a no tak, mówiliśmy, że opryskamy tylko buraki, kukurydzę i takie dopiero. Dawno nie było żadnych oprysków ani nic. No teraz komu wychodzi odcinek? Tobie. No to ciekawe, czy zdążymy. Nie, to dużo będzie roboty, to na pewno nie zdążymy. To jeszcze jeden sezon spokojnie przejdzie i dopiero. Czemu? No bo patrz, no u ciebie teraz godziny, ty to pokopiesz te buraki, my nawozimy, to jeszcze zanim porobimy orki agregatowania, to jeszcze przeleci odcinek u ciebie i u Adasia następny i dopiero u mnie w następnym. Nie w tym, tylko w następnym jeszcze. O, ja z Mormondo. A, to ja sobie zacznę od małego, jak tu Adasia. Panie Bolek, tutaj sobie robisz, tak? Tak, ja już tu jestem, już tu wjechałem. Powiem ci szczerze, że to pole wygląda jak szarlotka. Wiem, znaczy ta łąka. Ale to jest troszkę, jeszcze nie, no tak, ja nie roztrząsałem jeszcze. No uważaj tam, bo tam krawak jest to... Legło mnie aż, pojechałem za daleko. Jakie pokosy. Serio? Pierwszy raz, a nie, no. To pierwszy taki jak od razu wjechałem. To taki, taki wyrzuciło ten, że mówię, jakby było na całym polu, to nie mile będzie belek. Ale nie, tutaj jest to szarlotka w środku jest bekowa. Polecam. Jaka szarlotka? No zobaczysz to. No to zajebał nazwę, ty jabłecznik. Nie, ja nie wiem, jak ta twoja szarlotka. Ale mnie laguje, ja cię pierdolę, ale jedź mi stąd. Ej, właśnie też lagów dostałem, serio to laguje tak teraz ta przetrząsarka? Nie wiem, wiem. Ja nie mam żadnych lagów. Ja dostałem lag, taki, mam nie to, że mam lag, no takie są widać te urwania. O, nie mam już. Nie wiem, ja cię jem. Ja już nie mam. No bo ja teraz miałem takie wyrwanie, że mi wałek to poszedł 4 metry przed, wiesz, przed ja to bym z 15 razy roztrząsnął. Ogólnie. To by ino to doschło jak najszybciej, bo deszcze nadają od 15. No nadają, ale nadają, dobrze, szkoda, że. Szkoda, że jest popołudnie, to tam za dużo czy to nie daje. Cicho. Jeszcze raz można spokojnie tam jakby. Szmagolog. No podjedziemy, jak gorączka będzie godzina, to. Znam szmagolog godał. Ale w pogodzie będzie padał 12 już później, bo chyba po 15. Ale mi się zdaje, że na 11 listopada to będzie grubo. Ja, ty masz zryty w łeb, nie? Ja nie wiem jak tam twój rower, no dobrze, nie, ja to chyba nie wiem, czy myślę, myślę, że zdążę na spokojnie tutaj sobie rozstrząsnąć na tym moim odcinku, a później gorączka będzie mieć jeszcze raz. Myślisz? Myślę. No dobra. Tak? Jadę. Pa, w tą stronę mi tylko laguje, co jest? No Boże, laguje w jedną stronę. W jedną stronę mi laguje. O Jezus! Podnięte, bo... Teraz też miałem laga. Ale miałem laga, ty! To jest dziwne, żeby ten... W jedną stronę tylko lagowało. Widać, że za może za gęsta jest i nie wy... ta przetrząsarka nie wyrabia już. O, jest coś puściło. Mnie się wydaje, że tak jest właśnie, no. Patrz. Ale idzie, ciekawe czy wyhamuje. No, to daleko pojechałem, no szkurnico. Kurwa, nie wiem teraz jak te ścieżki robić. Ty, no ja... No chcesz to zostaw, to się ogarnie. Ja sobie zrobię. Bo tam lepiej bronek, nie? Jak właśnie dlatego, żebyś do końca dosięła, wiesz czemu? Bo później ten ostatni przejazd to włączasz tylko ścieżkę samą. I robisz tę ścieżkę. Bo żeby ścieżki na siebie nachodziły, wiesz o co chodzi? Bo tak to jak ty teraz przejedziesz włączonym, nie? To no. Nie, to zakryjesz tamte ścieżki. No to tylko trochę. No ale to już jednak zakryjesz. A tak to fajne te połączenia były pomiędzy sobą, nie? Ale to dobra, to się dorobi najwyżej. To już zrób po swojemu, a ja najwyżej to dorobię. Bo to jest właśnie trochę zryte, nie? No ale no to jest zresztą w życiu realnym też tak jest. Dlatego się powinno najpierw robić boki, nie? A później dojeżdżać do końca tym. Ja muszę jeszcze tą twoją kurwa poprawić się. No to przejeżdż, wiesz. Nie krępuj się, możesz to wykorzystać teraz jak mnie. Spokojnie. Nie mam. Coś tak zajebiście, że się zrobił, że ja pierdolę. Ale ty dobrze przypomniał. Tak po chwili patrzę, ty kurna. Ale nie wiem czemu się nie włączyła, ale już dalej normalnie mi robiło. Ja też nie wiem, słuchaj. Chyba, że nie powinno być na auto, tylko na semi. Semi pro. Nie wiem. Jak w rokecie. Dobra, teraz tylko znaleźć, gdzie ona tu była. Fajne to pole, kurde, podoba mi się. Będzie nie, koszenia to... koszenia. To też fajne. No kukurydza tam będzie też spoko, nie? Do blisko i równa. Wyjdzie. Szkoda, że nie ma bardziej zróżnicowanego terenu tutaj na mapie oryginalnej. No, szkoda. Fajnie by to wyglądało, jakby ten... Jakby jakiś naprawdę mega fajny teren był. Ale nic za to nie poradzimy. I tak musimy się cieszyć z tego, ciekawe, co jest. Kiedy pokaże się pierwszy jakiś zwiastun 19? Ciekawe, czy jakie nowe pomysły w ogóle... Oj, ci powiem w przyszłym roku. No, pewnie coś koło tego. Styczeń, no. Luty pewnie. Mam nadzieję, żeby to nie było znowu taki gówno jak wtedy, jak... Najlepszy śmiech będzie, jak nie będzie 19. Nieee, to już jest za bardzo chyba...
Typa no. będzie, co my będziemy robić? Będzie na 100%. Nie wierzę, że firma by... Czekaj, bo kto to robi? Teraz? Jans. No tak Jans chyba żadnych innych gier nie robi. Chyba. Może już przestanie robić. Chyba, że zmieni się, nie? Znowu na jakiś inny silnik, nie? Nie Jans, tylko ktoś inny. Kurwiłbym się. Jakby jakiś syf wszedł. Kto tak dobrze, że wtedy farminga taka był przełom naprawdę duży? Z 11 do 13? Nie, z 13 do 15. No. I to był Giant też wtedy? Nie, to był Techland chyba jakiś. Nie, Techland na pewno 11 wydawał. No Techland, później no. była Storin 13. 13 to była Storin, czy jakoś tak? Taka dziwna była. Nie wiem, nie pomogę, nie pamiętam. No. O Jezus. Ja też się zastanawiam, co to było. A Storin, tak, na stówę było w 13, a Storin, bo jak ja robiłem tę serię, teraz tą polską, znaczy teraz, no już dawno była, no, taki powrót do przeszłości, to chyba A Storin czy jakoś tak wyskakiwało to logo. Taki dziwny dźwięk, i czytał to ktoś, na pewno taka kobieta takim dziwnym dźwiękiem to było. Kurwa, nie pamiętam. Ja tego nie pamiętam, serialnie. Astragon, kurwa, nie Astorin, tylko Astragon, sorry. Astorin. Astorin to są tabletki jakieś. A nie Astorin, to są zegarki w reklamach leci jak Gesslerowa chyba, czy tam. Kurwa, mać. No, reklama zegarków w farmingu, mówię fajnie. Wiesz czym jest? W 1/10 Astorin. No tak. No nie. To już wiadomo co Polek na Astragon, dobra, to faktycznie. Techland, Astragon i później Gianz, jak przejął, to zrobił dużą zmianę. I dlatego mi się wydaje, że on 17 został i nie zrobił znaczy, nic. Znaczy Gianz to miał od początku, tylko oni to chyba jakoś... Tak, nie wiem, nie znam się na tym. Czy Gianz miał ciągle tylko Gianz to miał tylko do map chyba, no, od tworzenia. A silnik gry to chyba, nie wiem, jakoś tak. Nie, ja się nie znam, nie chcę się wypowiadać, bo kurwa się nie znam. Zaraz ktoś będzie mi gadał, że pierdolę głupotę na odcinkę. Tak, ja, kurwa, wprowadzony ci błąd, jajko zostało zebrane, jedno, drugie, trzecie. Jeden Astorin, drugi Astramus, Nostradamus i to jest... Mefedron. O, Mefedronic. Ja mam za ścianę. Ty, idealnie zdążę to pole chyba zrobić se. Łąkę, no idziemy sobie na tamto pole? To ja też będę musiał wtedy zacząć. A nie, ty mi zdążysz, bo ja będę na początku... Nie. Muszę na ja... Zacznę od zgrabiania. No to chyba. Se zacznę zgrabiać małe pole. No a ty mi powiedziesz tam przestrzeń. A ja tam to robię. No. Gitara się. No i gitara mi się podoba bardzo. Mormondo poogarniał zwierzęta. Ja na przykład poogarniam bardzo ładnie. Kurde. Ej Bronek, teraz liście. Lecimy drugi, nie? Liście kurde dałem. Ja to gitara bym się grać chce. 5-10 minut przerwy i lecimy. Ale dobra, no spokojnie. Chłopaki, jak myślicie, czy liście kurom jak dam, to będzie tak gitara? No. Buraków? No myślę, że 6 łapek pod komentarzem dostaniesz. Oj, ja pierdolę. Słyszałeś, Brązek, że skończyłeś się na YouTube, tak nasz kolega tutaj powiedział. To ja? No, bo dostałeś tylko 6 łapek pod komentarzem. Jakim komentarzem? Co zrobisz? Uwadano, że liście kurą. To nie zgoliście kurą. A. No, trochę ty. Dobra, no kurwa, no. Bo tam nikt nie ogląda tego, to. A to nie wiem, czy to było pod moim, czy to było pod Bolka odcinkiem. O, pod Bolka odcinkiem, żeby było Bolka gadać. Tak, pod moim, no to już Bolka nikt nie ogląda, co tego. No dobra, chciał mnie zwyzywać, a mu nie wyszło. Dobra, jedziemy sobie. Cholera jasna, gdzie te jajka sprzedaję. No u Marioli tutaj dalej musisz jechać. Kobo, jak będziesz jechał koło na tego naszego pola, nie? Nowego, co dzisiaj jechaliśmy. To tam ino przez Bruzda, przez Miedza koło Mariana pola. O, 318. Za jajka? Za jajka. Kurwa, drogo. Nie kupiłbym. I to kurwa. A czemu ty nie przewracasz tego zbierać jajka? Ja mam przewracać? Nie, a to ty Adam zbierałeś jajka, czy kto? No jo. Ryszard, Raniu, Ryszard, ty! Poczekaj na niego. Ryszard, stój! Oddaj siewnik mój! O Boże, ktoś jedzie z tyłu za mną. Ryszard! No jo, poczekaj na Ryszard, ty Draniu! Może Adam, kurwa, zajmie się czymś, a nie. Sąsiad Zbysław, ty Draniu, oddaj siewnik mój! O Boże, przejechał mnie. Ty dwa New Holandy. No, beka to nie? Sąsiad Zbysław! Pierdala! Sąsiad! A idziesz tam od razu na drugą łąkę, nie? No, nie, skręcę tutaj. Dobra, ja pojechał tam. Dobra, jadę. Ulica. A serio, aż tak jest różnica w tej trawie w tym roku? No moim zdaniem ją. Rozdaje. Jest bardziej tynga? Mi się wydaje, że jo. Uważam, jak zgrabi się będzie prasować, to będzie widać. No, ja będę pracował, ja ze zgrabię i sobie popracuję, także zajebisty odcinek, jak będę miał. Bardzo zapraszam. Bardzo serdecznie zapraszam, Dobrożka. Bardzo. Ale się ty, zrobił się tłok, kurde, u nas na farmie trochę. Złoty tłok. Taką dostaniemy ton.
Laur konsumenta 2017 złoty tłok dla rolników z Goldcrest Walley. Od zera do farmera. W serii od zera do farmera. Ja. Mogliby nam przyznać takie coś. To najwięcej odcinków w jednym roku. Mogliby na... A jakie... Ej, chyba my jesteśmy jedyni na YouTubie, co tyle grają na, seria, na tej... No. Znaczy, na tej oryginalnej, nie? No i tak oglądana chyba, nie? Jakiś laur konsumenta, to mi się wydaje, że... Ja bym na przykład nie, ja bym wam dał na przykład. Odznakę złotej małpy. Ale nie, złoty tłok, ten złoty tłok. Fajnego szympansa. Ale złoty tłok, ja bym sobie postawił, ja na przykład bardzo lubiłem złoty tłoki. O ty, dobra, chłopaki, ja zaraz padam, bo barwy szczęścia. Nie wiem, jak miło się zaczyna. Aha, to dobra, to ja też. No, no nie, dzisiaj co to jest czwartek, to tylko barwy szczęścia, co? No ja dawno nie oglądałem Klan. Ja nie pamiętam, kiedy oglądałem Modę na sukces. Kiedy miałem na dole telewizor. Spora ta trawa, ci powiem, no pierdolę. No nie wiem, jak ta twoja trawa. Nie wiem, czy zdążę wiązać te belki. Prasa. Ale będziesz maciura tutaj wielka, ta. Po kostu będzie niezły. Nie, no fajnie, fajnie, o to chodziło, nie? Ja sobie już idę szczepić zestaw wtedy. Dobra. Na krowach. Będzie to zestaw jednojajowy? Aha. Podczepię się mojego... Ej, no co jest, jakich lagów przy zgrabianiu dostałem? A ja pierdolę, przy przetrząsaniu przy zgrabianiu. Ja nie wiem, ja nie mam lagu, a ty masz lagi. No takie dziwne zmuły. Pa, za to trawa za duża, mówiłem. Ale to z daleka wygląda, chyba maszyn za dużo. Gdzie, na farmie? Zmaga, ile na farmie maszyn jest? Może kultywator laguje. Gdzie go, bo tu na farmie nie ma. Czy jest? Jest. Ty, ciekawe, ale by był dym. Ja, ale nie, no ty, no przecież jeździłem, ale nie, no słuchaj, przecież robiłem, nie lagowało, teraz jak muszę przetrząsać. Może go pierdoliły. Myślę, że ty, dużo, nie dużo nam powinno zabrać. Jak jeszcze byśmy trochę, nie wiem, tam mu dali 10 kontraktu i coś ten, to myślę, że spokojnie... To mi się zdarzy, że kondycja by się przydała. No. I zmiana pozycji. Plus 10 do graszy, do graczek i by było git chyba wtedy. No. Dobra. Ja... Nie będziemy przedłużać. Nie, no przedłuż trochę. Nie, no gdzie? Już zacząłem chyba równe, nie? Tak, no ja już 22 po chyba zaczynam, także teraz idealnie zdążę się pożegnać, minuta minie. Także mordeczki, co? Ja wam dziękuję bardzo serdecznie za uwagę. Bardzo też serdecznie zapraszam do chłopaków na kolejne odcinki. Mam nadzieję, że farming wam się spodobał. Mormondo nic nie ma do roboty, także co? Do kolejnego odcinka. Na razie i trzymajcie się. Cześć! Cześć! Cześć!